to jest? Spytał paszczak, który siedział przed domem, licząc słupki słonecznika. To jest król kalifornijski, odpowiedziała panna Migotka niepewnie. Czy on tu będzie mieszkał? Pytał dalej paszczak. O tym niech zadecyduje Muminek, odparł ryjek. Ciekaw jestem, gdzie się podział. Muminek roześmiał się. Jesteś naprawdę czasem dość zabawny, powiedział. A może byśmy go poszukali? Czy znasz go? Zapytał Migotek. Tak, odpowiedział Muminek. Właściwie znam go nawet dość dobrze. Muminek był zachwycony nową grą i uważał, że spisuje się doskonale. A kiedy go poznałeś? Spytała panna Migotka. Urodziliśmy się jednocześnie, odpowiedział Muminek, ale kawał łobuza z niego. W domu nie można z nim po prostu wytrzymać. Fe, nie wolno ci tak mówić o Muminku, przerwała mu oburzona panna Migotka. Jest najlepszym trolem na świecie i strasznie go wszyscy lubimy. Muminek był zachwycony, przez chwilę nic nie odpowiadał. Doprawdy, powiedział w końcu, a ja sądziłem, że Muminek to nic dobrego. Tego już było za wiele. Panna Migotka rozpłakała się. Idź precz, krzyknął groźnie Migotek, bo dostaniesz lanie. Dobra, dobra, powiedział Muminek pojednawczo, przecież to tylko zabawa. Cieszę się bardzo z tego, że mnie tak lubicie. Wcale cię nie lubimy, krzyknął ryjek. Dalej go, wypędźmy tego obrzydliwego króla, który tak obraża naszego Muminka. Tu wszyscy razem rzucili się na nieszczęsnego Muminka. Był tak zaskoczony, że nie mógł się bronić, a gdy w końcu wpadł w złość, było za późno. Leżał pod stosem atakujących go łapek i ogonów. W tej samej chwili na schodach werandy ukazała się mama Muminka. Co wy wyprawiacie, dzieciaki? Zawołała. Przestańcie zaraz się bić. Długą króla kalifornijskiego, szlochała panna Migotka. Dobrze mu tak. Muminek wydostał się spod gromady napastników zmęczony i zły. Mamusiu, zawołał, to oni zaczęli. Trzech na jednego, to niesprawiedliwe. Ja też tak uważam, powiedziała spowego mama Muminka. A kto ty właściwie taki jesteś, zwierzaczku? Przestańcie już z tą głupią zabawą, krzyknął Muminek. Nie jesteście ani trochę zabawni. Jestem Muminek, a ty jesteś moją mamusią i już. Nie jesteś Muminkiem, zaprzeczyła panna Migotka z pogardą. On ma małe, ładne uszki, a twoje wyglądają jak uchwyty od wielkiej kadzi. Oszołomiony Muminek chwycił się za głowę i natrafił na parę ogromnych, pomarszczonych uszu. Ale ja jestem Muminek, krzyknął z rozpaczą, czy mi nie wierzycie? Muminek ma zgrabny, nieduży ogonek, a twój wygląda jak szczotka kominiarska, krzyknął Migotek. Ach, również i to było prawdą. Muminek pomacał się z tyłu drżącą łapką. Oczy masz jak talerze, wrzasnął ryjek. Muminek ma małe, miłe oczka. Otóż to właśnie potwierdził Włóczyki. Jesteś oszustem, zadecydował paszczak. Czy nikt mi nie wierzy, wybuchnął Muminek. Przyjrzyj mi się dobrze, mamusiu, musisz przecież poznać swojego Muminka. Mama Muminka spojrzała na niego badawczo. Patrzyła długo w jego wielkie, wystraszone oczy, po czym powiedziała spokojnie. Tak, ty jesteś Muminek. Zaledwie to powiedziała, Muminek zaczął się przeobrażać. Oczy, uszy i ogon zaczęły mu się kurczyć, a nos i brzuszek rosnąć. I oto mieli go przed sobą w jego zwykłej postaci. Chodź, niech cię ucałuję, powiedziała mama. Widzisz, ja zawsze poznam swojego małego Muminka, cokolwiek by się zdarzyło.